Witam wszystkich serdecznie. W poprzednim materiale przedstawiłem Wam swój gołębnik i zastosowane w nim rozwiązania. Zawsze będę powtarzał każdemu, kto rozpoczyna przygodę z hodowlą gołębi, czy też hodowcom ze stażem hodowlanym, że od tego w ogóle powinno się zacząć. Czyli stworzyć gołębiom prawidłowe i przede wszystkim zdrowe warunki. Kolejnymi ważnymi kwestiami w drodze do osiągania sukcesów lotowych są dobre gołębie, wiedza hodowlana, no i odrobina szczęścia. W dzisiejszym filmie skupię się na gołębiach. Przedstawię Wam swoją bazę hodowlaną, na której opiera się mój gołębik rozpłodowy i lotowy. Zapraszam. Moja hodowla na dzień dzisiejszy oparta jest na czterech liniach hodowlanych. Pierwszą jest moja podstawowa linia, którą zacząłem budować już około 20 lat temu. Przez lata selekcji, gdzie główny nacisk kładłem na wyhodowanie gołębi allround, zbudowałem rodzinę, która świetnie sprawdza się na każdym dystansie. Z tej linii wyhodowałem już wiele wspaniałych lotników, jak chociażby Fionę, która była pierwszym asem regionu kategorii C, trzecim asem Polski kategorii D i zdobyła brązowy medal na Spartakiadzie w kategorii D z koeficjentem 24,18 za 2 lata. Samiczka 621, najlepsza lotniczka okręgu w kategorii B, najlepsza lotniczka w okręgu w kategorii D i 13 as Polski w kategorii D. Samica o imieniu Szybka, drugi as okręgu w kategorii D, czy samiec o imieniu Big Fornal, najlepszy lotnik oddziału kategorii Maraton, najlepszy lotnik okręgu w kategorii H, 20 as Polski w kategorii H, czy Maratończyk, najlepszy lotnik okręgu w kategorii M i wiele innych lotników, którymi osiągałem wybitne wyniki lotowe. Kolejna linia gołębi to gołębie od serdecznego kolegi, wielokrotnego mistrza okręgu Łódź, Tomka Włodarczyka, z którym od wielu lat wymieniałem się doświadczeniem i gołębiami. A po zdobyciu przez niego tytułu drugiego wicemistrza Polski GMP w 2018 roku i decyzji, którą musiał podjąć o całkowitej likwidacji hodowli, trafił do mnie cały rozpód składający się tylko z wyselekcjonowanych 12 par. Są to gołębie wywodzące się od takich hodowców jak Tadeusz Pałka, Joe Stone, stara linia Radwańskiego, ale też wycofane do rozpłodu zasłużone lotniki, jak chociażby samica o imieniu Góralka, wybitna lotniczka, która w całej swojej karierze wylatała 7 razy pierwszy konkurs. Okazała się także wartościowa w rozpłodzie, gdzie jej dzieci i wnuki świetnie latają na każdym dystansie. Trzecią linią w moim gołębniku rozpłodowym są gołębie wybitnego hodowcy na krótkim i średnim dystansie, kilkukrotnego mistrza Polski w kategorii A i B, Marcina Kobieli. Z Marcinem poznałem się w 2017 roku, kiedy to jego gołąb, wracając z lotu, zatrzymał się przez przypadek w moim gołębniku. A po zwrocie własności nawiązałem bliższą znajomość z Marcinem, no, która trwa do dnia dzisiejszego. W międzyczasie okazało się, że w moim rozpłodzie jest oryginalna samica od Lismonta Rogera, która z kolei jest siostrą matki olimpijczyka 2250 Marcina. Dlatego postanowiłem sprowadzić coś do swojej hodowli na próbę i już w 2017 roku trafiła do mnie pierwsza samica z połączenia syna olimpijczyka na córkę olimpijczyka. Przez kolejne lata naporowywania na różne samczyki dała świetne gołębie, gdzie dzieci i wnuki okazały się super lotnikami. W 2019 padła decyzja, jak się po latach okazało trafna, o sprowadzeniu kolejnych gołębi i tak trafiły do mnie jeszcze bliskie imbredy na olimpijczyka 2250 czy też 160 córki 808 Karola Paszka. W tym roku trafił również do mnie syn Olimpik Amandy,
Olimpiki z Rumunii w kategorii D. Olimpik Amanda jest córką Queen Emir, czyli pełnej siostry olimpijczyka 22-50. Kolejną, czwartą linią gołębi, najmłodszą w mojej hodowli, są ptaki również od wybitnego hodowcy i wielokrotnego mistrza Polski Pawła Mędrysy. W rozpłodzie znajdują się m.in. pełna siostra 1093 złotej olimpijki w kategorii B, pełna siostra Tornado drugiego asa Polski w kategorii A, syn olimpijczyka w kategorii D 79, naparowany na olimpijkę w kategorii A 59-90, syn Tornado drugiego asa Polski w kategorii A, córka Tornado zimbredowana, bo to jest imbred Tornado w połączeniu na córkę Tornado. Też jest samiczka zimbredowana na olimpijczyka 79 i siostra Arizony trzeciego asa Polski w kategorii B. W tym roku do kolekcji trafił jeszcze półbrat olimpijki 1093 złotej medalistki kategorii B. Młody samczyk jest z połączenia Henry Menten, wnuk Cavendisha, na matkę 1093. No, gołębie Pawła Mędrysy są na chwilę obecną u mnie w fazie testów i włączania w swoje gołębie. Już przynosi to pozytywne efekty, bo w ubiegłym sezonie młody gołąb został piątym asem regionu w kategorii F. Wartym wspomnienia jest również współpraca z zaprzyjaźnioną rodzinną hodowlą Team Chruściel, gdzie od kilku lat wymieniamy się materiałem, a nasze gołębie idealnie do siebie się wpasowały. No jak widać, mój rozpód oparty jest na czołowych polskich hodowlach. Wyszedłem z założenia i taka jest w zasadzie polityka mojej hodowli, że tacy czołowi hodowcy zrobili już najważniejszą robotę hodowlaną, czyli wyselekcjonowali swoje stada, w większości bazując na hodowlach zagranicznych. Dla mnie to jest duży krok w przód, bo takie ptaki zostały wyselekcjonowane, które sprawdzają się w naszych polskich warunkach i potrafią radzić sobie w naszym programie lotowym. Na tym etapie hodowli każdy nowy zakup jest dobrze przeze mnie przemyślany i staram się wprowadzać do hodowli wyłącznie materiał, który będzie pasował do moich linii bazowych. Zwracam też uwagę na to, aby nabytki miały w swoich rodowadach do drugiego czy trzeciego pokolenia jak najwięcej wybitnych lotników. Na najbliższy sezon lotowy 2023 moja drużyna będzie składać się z 99 gołębi. Są 44 samce i 55 samic. Mam 3 boksy. 2 boksy po 16 cel, 1 boks 12, czyli wszystkie cele, 44 cele są obsadzone. Jest 66 rocznych i 33 gołębie starsze. W tym jest 15 dwulatków, 6 trzylatków, 7 czterolatków. Jest jedna samica pięcioletnia, 3 samice sześcioletnie i jeden samczyk ośmioletni. Miałem go wycofać już do rozpłodu, ale samiczek jest więcej. Cela była wolna, więc jeszcze postanowiłem, że w tym roku będzie leciał. W pierwszym boksie jest 16 rocznych samczyków. W drugim boksie mamy 12 samczyków. Mamy w celi 17 jest samczyk z 19 roku. Tu mamy roczniaka, roczniak, tutaj ten połowy w 20 jest z 20 roku, roczniak, tutaj mamy samczyka z 19 roku, w celi 23 jest samczyk z 19, roczniak, tam mamy samczyka z 19, roczniak, roczniak, no i ten stary 8-latek. W kolejnym przedziale mamy 13 samców rocznych i 3 samczyki dwuletnie.
No i jest nadmiar troszeczkę samiczek w tym roku, ale wiadomo, jesteśmy na etapie budowy drużyny lotowej. Lotuję totalnym wdowieństwem, więc wszystkie ptaki będą uczestniczyć w lotach. Nie będzie tutaj taryfy ulgowej. Docelowo chcemy zbudować drużynę składającą z 70-80 lotników. Z racji, że ta drużyna jest młoda, to w tym roku obstawimy i uderzymy w kategorie A i B. Pozdrawiam Was wszystkich i do usłyszenia.